Czy chłodny typ urody może mieć skórę o ciepłym odcieniu? To pytanie, które bardzo często dostaję i postanowiłam nagrać wideo poradnik na ten temat. Zapraszam. Często, gdy próbujemy określić sobie same typ urody, zdarzają się swego rodzaju niezgodności. I właśnie z nich, między innymi, wynika jedno z dzisiejszych moich pytań. Czyli, czy chłodny typ urody może mieć ciepłą karnację? Czy osoba o ciepłym typie urody może mieć chłodną karnację? I teraz mogłabym odpowiedzieć tak po prostu, aha, może i już. Natomiast chciałabym wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Bardzo często zdarza się, że chłodne typy urody, i o chłodnych typach urody głównie będę miała na myśli chłodne lato i chłodną zimę, ale tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że temat dotyczy wszystkich lat, czyli wszystkich trzech typów letnich, wszystkich trzech typów zimowych, no i oczywiście odwrotności, czyli ciepłej wiosny, ciepłej jesieni oraz wszystkich ciepłych typów urodowych, czyli wiosennych i jesiennych. Mogą mieć, ponieważ musimy pamiętać o jednej rzeczy. Nasza skóra ma tak zwaną, można powiedzieć, podwójną temperaturowość. Oczywiście ja wiem, że nie ma takiego słowa jak temperaturowość, tylko temperaturę. Możemy powiedzieć, że mamy temperaturę na podwójnym poziomie. Jedna z nich nazywana jest tonem naszej skóry, a druga podtonem. Z angielskiego to się ładnie nazywa tone i undertone, czyli mamy ton i podton skóry. I teraz ton skóry to jest to, co my widzimy na pierwszy rzut oka, czyli właśnie na przykład to, że mamy ciepłą skórę. Ona może być złocista, może być beżowa, może być oliwkowa, może być taka śniada i to jest nasz ton. I do tego tonu najczęściej dobieramy podkład, czyli kosmetyki kolorowe, podkład, puder, korektor. I ton skóry też może nam się zmieniać. To znaczy, że możemy mieć trochę chłodniejszą skórę, gdy jesteśmy blade w okresie późnej zimy i wczesnej wiosny. I później latem, gdy się opalamy, ta skóra może nam się trochę zażółcać. To powoduje pewien rodzaj dysonansu, ale jeżeli poznasz tą teorię, że mamy właśnie coś takiego jak ton skóry, on się zmienia i do tonu dobierasz podkład, puder, korektor, a tak naprawdę dla analizy kolorystycznej, czyli dla typu urody, liczy się podton skóry. I podton skóry tak naprawdę można powiedzieć, tak trochę w cudzysłowie, trochę kolokwialnie, wyłazi z nas dopiero wtedy, kiedy jesteśmy otoczone jakimś kolorem. To znaczy wtedy, kiedy ubieramy jakąś bluzkę, ubieramy jakąś sukienkę i ona ma kolor w określonej temperaturze, albo gdy po prostu w procesie analizy kolorystycznej przykładamy chustę w danym kolorze, czy w przypadku analizy online przykładamy próbkę do zdjęcia w danym kolorze, dopiero wtedy ten podton nam się pokazuje. I teraz w przypadku na przykład chłodnego lata czy chłodnej zimy może być tak, że skóra opala się na żółto, to znaczy wychodzi taka żółto-brązowa opalenizna, ale w przypadku, kiedy będziemy przykładać ciepłe kolory, to skóra będzie wyglądała bardzo źle, będzie wyglądała na taką niezdrową, będzie wyglądała zimiście. Natomiast przy chłodnych kolorach będzie wyglądała pięknie, taka tryskająca energią, taka świeża, bardzo zdrowo będzie wyglądała. Także można powiedzieć, że tak, odcień skóry, ten ton może nas trochę zmylić i można być chłodnym latem, chłodną zimą o odcieniu skóry ciepłym. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, ton to jest coś, co się zmienia i coś, do czego dopasowujemy kosmetyki kolorowe, natomiast przy określaniu pasujących nam kolorów ubrań albo kolorów pomadek czy kolorów cieni do powiek, bo tutaj to też ma znaczenie, ważny jest podton naszej skóry. Dzisiaj szybko, krótko, na temat. Chciałabym powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz. Jeżeli oglądasz to wideo jako pierwsze z serii wideo poradników na moim kanale, to koniecznie uzupełnij informacje o 12 typach urody, bo właśnie o nich ja dzisiaj tutaj mówię i link właśnie pojawia się nade mną, jest też w opisie tego poradnika. No i oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i ustawienia sobie powiadomień, czyli kliknięcia tego dzwoneczka. Także dziękuję i do zobaczenia następnym razem.